Przysłuchując się poprzednim wystąpieniom, tak sobie pomyślałem przez chwilę, że dla Auli, dla tego przedsięwzięcia, w którym przecież uczestniczyłem kilkakrotnie, również w czasach, kiedy ono się odbywało, te cztery siedziby wcześniej, dla Auli prawdopodobnie rewelacyjnym mówcą byłby człowiek z NSA, tego amerykańskiego, właśnie w tych czasach, w których jesteśmy, który to mógłby Państwu opowiedzieć, jak oni sobie radzą z tym big data, kiedy słuchają tych wszystkich użytkowników, innych obywateli niż obywatele Stanów Zjednoczonych, tak, korzystających z social media na przykład, albo jak sobie radzą z tymi kodami. Ostatnio były ujawnione te dane, że są zaszyte w oprogramowaniu wiodących producentów specjalne sterowniki, które pozwalają po prostu na dostęp do komputerów, które takim oprogramowaniem są sterowane. To byłoby naprawdę coś fascynującego, gdyby taki ktoś przyszedł na aulę i powiedział tak: o, rozmawiacie o big data, to ja wam powiem, jakie my mamy z tym problemy. Kurczę, jak strasznie trudno narysować to na wykresie. Tak, to jest terrorysta, ten jest terrorysta, a tak naprawdę musimy oszacować jakieś ryzyka. To jest wielki kłopot. Ale mówię o tym dlatego, żeby tylko pokazać Państwu pewnego rodzaju nierówność stron. Jak widzicie Państwo, przejmujemy państwo, taki jest tytuł, czyli władza zwierzchnia w RP należy do narodu, więc chciałbym się skoncentrować nie na Stanach Zjednoczonych, tylko na Polsce, to po pierwsze. Po drugie, chciałbym powiedzieć o czymś, co jest dla mnie istotne z perspektywy mnie jako obywatela. Tak, no bo z jednej strony być może NSA może mnie oglądać, mogę być, jeżeli się poddam procedurom, mogę być również analizowany przez, a to spółki zajmujące się monitoringiem skuteczności kampanii, a to sprawdzających, czy aby jestem wypłacalny, czy nie. Generalnie mam wiele możliwości zaangażowania się w system, który polega na tym, że to ja będę przedmiotem analizy, ale mam mało takich możliwości, żeby się zaangażować w taką myśl, taki projekt, w którym to ja będę analizował tych, którzy analizują mnie, tak? Kto obserwuje tych, którzy nas obserwują. I to jest właśnie istota tego, o czym będę chciał Państwu opowiedzieć. Przy czym od razu serdecznie Państwa przepraszam, że nie mam tak porywających prezentacji jak moi koledzy. Wręcz zrobiłem z pełną premedytacją tak, by przedstawić Państwu najgorsze slajdy, jakie tylko można sobie wyobrazić, a tak naprawdę mam tylko jeden slajd i to będzie, ale to nie jest ten, tak? Znaczy, ten też w sumie można by było uznać za merytoryczny slajd, bo widzicie Państwo, tutaj jest pieczęć, tak? Niektórzy mogą pomyśleć sobie, to jest wariat, tak? On się posługuje pieczęciami. Pieczęciami się posługuje. Co to też może znaczyć? Dla prawnika pieczęć jest atrakcyjna. No, nie tylko graficznie, jeżeli tylko jest ładnie zrobiona, ale dlatego, że pieczęć od średniowiecza, od jeszcze wcześniejszych lat, to było takie oznaczenie indywidualizujące, które jeżeli macie pieczęć, to możecie ją przystawić, tak? Ale jeżeli możecie ją przystawić, to możecie jej też nie przystawiać. Macie wybór, macie władztwo, możecie zdecydować, czy przystawiacie pieczęć, czy nie przystawiacie pieczęci. Ponieważ z taką pieczęcią i jej przystawieniem łączą się jakieś prawa. Taka pieczęć to jest taka inkorporacja pewnego uprawnienia, no dosyć abstrakcyjnego z perspektywy takich, no, nieprawników. Powiem Państwu to na przykładzie. Koresponduję sobie ostatnio z archiwami państwowymi, no i znajduję na stronach internetowych do nich adresy i wysyłam nam na zapytania, jakie macie dokumenty, bo ja być może chciałbym wam kwerendy tam zlecić, żebyście mi tam coś rodzinnego. Zrobiłem sobie takie badania, tutaj było DNA przed chwilą. Okazuje się, że jak mnie tak przemielono i takie gdzieś próbowano mi wskazać, gdzie jestem na tym haplodrzewie, tak? Jaki ja mam tą historię swojego DNA, to się na koniec okazało, że jestem samotnym takim punkcikiem. Badacze musieli zrobić specjalną gałąź specjalnie dla mnie, bo nikogo tam nie było obok mnie, który by miał taką samą historię DNA jak ja. I mam z tym wielki kłopot, no ale, bo szukam, wiecie Państwo, o co chodzi. No w każdym razie wysyłam sobie do archiwów i wysyłam sobie mailem takie pytanie i nagle dostaję, no po 5 dniach, dostaję krótkiego maila w odpowiedzi i tam jest powiedziane: proszę przesłać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji. Zdurniałem. No bo wysłałem mailem, no to wiadomo, jak się ze mną kontaktować, tak? Zresztą ktoś mi jeszcze odpisał. No dobra, no to wysłałem ten i cisza, tak, minął 7 dni, 14 dni minęło, cisza. No to pomyślałem, dobra, wysłałem do nich takie pytanie: czy udało mi się skutecznie do was wysłać ten mój adres i to nazwisko moje?
Tak? Skutecznie. Dostałem taką odpowiedź. Bardzo błyskawicznie, nie? No i po jakimś czasie stwierdziłem, dobra, minęło znowu parę dni, wziąłem słuchawkę, zadzwoniłem do nich, tak? Przepraszam, bo jest trochę skonfundowany, tak? No, wiecie państwo, taka przerywana komunikacja jest między nami. Ja wysyłam jakieś tego, wy mnie prosicie o jakieś dane, ale czy ja mogę uzyskać jakąś odpowiedź merytoryczną? No dobrze, ale pan do nas wysłał mailem. No tak. A to pan nie powiedział, że pan chce też mailem. Ja nie chcę mailem, no to jest dla mnie naturalna rzecz, żeby mailem to wysłać, żebyście mi tę odpowiedź mailem wysłali. Okej, dobra, i następnego dnia dostałem faks z tego archiwum, wypluł na mój adres mailowy odpowiedź, z której się dowiedziałem merytorycznie, o co chodzi, tak? Jestem pełnoletnim obywatelem, mam prawa obywatelskie i tak dalej, no to co mi stoi na przeszkodzie, żeby sobie zrobić pieczęć, tak? I mam tą pieczęć, proszę państwa, i nie waham się jej użyć. Mianowicie wysyłam wnioski o dostęp do informacji publicznej, tak? Gdzie umieszczam tą pieczęć. Tutaj kieruję akurat do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tutaj jest do pana prezydenta. Ostatnio złożyłem taki wniosek do prokuratury generalnej, żeby się dowiedzieć, kto korzysta w ich imieniu z Twittera. No bo nie wiem, tak? A jak obserwuje mnie prokuratura na Twitterze, no to ja jestem zestresowany, tak? Więc oni mi nie mówią, kto obsługuje to konto. Ja mam swoje jakieś własne poglądy na temat tego, czy oni powinni korzystać z takiego konta, czy nie, bo to są moje pieniądze, tak? Nie jestem przekonany, czy ktoś z prokuratury powinien siedzieć na Twitterze po prostu za moje pieniądze, które płacę tam. Więc tłumaczę państwu, dlaczego ta pieczęć i jaka jest ta koncepcja jakby za tym tytułem przejmujemy państwo. Przejmujemy, czyli kto? No myślę sobie, obywatele, tak? Więc teraz będę próbował państwa zintegrować wokół pewnej idei. Otóż, i to jest ten slajd merytoryczny, jest porażka, wiem, zdaję sobie sprawę, że gdyby tutaj byli ci najbardziej uznani prezenterzy, którzy dostają nagrody za najlepszych prezenterów, no to jakby to coś takiego zobaczyli, to stwierdzili, stary, co ty wiesz o narracji, tak? Co ty wiesz o... No ale... Być może byłem hipsterem, zanim to było modne i widzicie państwo taki oto slajd zatytułowany Jeden by wszystkie odnaleźć, tak? Od razu do Władcy Pierścienia, ale nie chodzi o to, żeby być Sauronem, tylko właśnie jeden slajd, żeby pokazać wszystko, czyli big data na big picture. To, co widzicie państwo z jednej strony, oczywiście godło Rzeczpospolitej Polskiej, tam jest z kolei taki samotny, z okrągłą głową człowiek, to niech to będzie obywatel. Jest tam strzałka i tam na niej jest napisane władza zwierzchnia Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu, naród sprawuje ją władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. To jest cytat z artykułu 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. I ci, którzy się zajmują generalnie prawem konstytucyjnym, mam wrażenie, czytają ten przepis konstytucyjny tylko do jednego momentu, tak, że władza zwierzchnia należy do narodu, owszem, to jeszcze przyjmują, a potem czytają, że naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli, jakby tutaj już brakuje im pary, żeby przeczytać jeszcze lub bezpośrednio, tak? I jak im się mówi, że może jeszcze bezpośrednio też by chcieli sprawować, no to ale po co w ogóle angażować ludzi w takie rzeczy, to zresztą są strasznie skomplikowane sprawy. A jeszcze wyobraźcie sobie państwo, co by było, jakby oni zaczęli zbierać te podpisy, i na przykład chcieli, żeby państwo przegłosowało, żeby państwo przyjęło takie ustawy, które będą dla nas bardzo kłopotliwe. Na przykład jakby 40 milionów osób powiedziało, że chce czegoś, to być może oni nie wiedzą, czego chcą, tak? To jest niebezpieczne, żeby dać tłumowi po prostu władzę, tak? 40 milionów Polaków w tej chwili jest w Polsce? Gdyby ci wszyscy Polacy... Na razie się ignoruje te milion, czy tam 2 miliony podpisów. Rozmawiamy o big data. Z jednej strony mamy... Niech to będzie sobie Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Senat, Prezydent, Kancelaria Premiera i tak dalej, Sąd Najwyższy, Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Zamówień Publicznych, Trybunał Konstytucyjny i tak dalej. To symbolizują te czerwone tablice. Z drugiej strony zaś mamy takich obywateli, którzy mają różne tam swoje aktywności. Niech to będzie obywatel, który po prostu... sobie albo coś komentuje, albo jest, albo działa sobie w tych social media, albo cokolwiek robi. No ale tak, wolność słowa dla mnie, jeżeli mówimy w ogóle o obiegu informacji, no to wolność słowa dla mnie oznacza również odpowiedzialność za informację. Więc żeby można było być
obywatelem, ja sobie taką koncepcję wykułem w głowie, że obywatel to oznacza również odpowiedzialność, nie tylko za siebie, ale być może też za państwo. Jak ktoś może być obywatelem, który jest odpowiedzialny za państwo, jeżeli nie ma informacji na temat tego, jak państwo działa? No więc to jest pierwsze pytanie, które sobie stawiam. Więc być może są ludzie, którzy się angażują, czy to zawodowo, czy też tak właśnie społecznie, w różnego rodzaju dziwną aktywność. Mogą to też być pracodawcy, mogą być to pracownicy, mogą być to związki pracodawców lub pracowników. Wszystko jedno, są różne formy zrzeszania się. Może być to też kwestia tego, czy my rozumiemy, jak ten przekaz informacji do nas działa. W związku z tym tutaj narysowałem jeszcze człowieka z gazetą i podpisałem go edukacja medialna jako takie hasło, które jest z tym całym big picture związane. Możemy sobie tutaj jeszcze poniżej, jeżeli ludzie będą rozumieli, jak ten obieg informacji działa, no to będziemy mogli wpływać też na jakąś racjonalną debatę publiczną, żeby nas nie wkręcano, tak, że wkręcano, na przykład, nie wiem, czy państwo jesteście zwolennikami tego, żeby te OFE zlikwidować, czy nie. To teraz to może być ciekawy temat, tak, no bo co robi rząd, tak mi się wydaje przynajmniej, no wydaje się, że ten raport, który będzie o OFE dopiero ujawni za tydzień, ale niektórzy dziennikarze już mają część tego raportu. Skąd mają? No oczywiście z ministerstwa. Czyli co? Ministerstwo rozgrywa obywateli, fragmentaryzując informacje. Być może po to, żeby was podgrzać, tak? Przez media podgrzać też obywateli do tego, żeby byli zdenerwowani i na przykład domagali się usunięcia tego OFE, tak? A ja sobie myślę tak, bo jestem taki trochę kosmita, myślę sobie tak, kurczę, w tym OFE to są moje pieniądze, a w tym ZUS-ie to tylko jest zapis. Jeżeli ktoś będzie chciał mi zabrać pieniądze, które są moje i wlać je do takiego miejsca, gdzie nie ma żadnych pieniędzy, tylko są zapisy, to ktoś mnie chce okraść. Tak sobie myślę, ale nie chciałbym, żeby to była jakaś polityczna w tej chwili debata. Gdybyśmy mieli w każdym razie informacje, gdybyśmy potrafili je oceniać, moglibyśmy też wpływać na rzetelność debaty publicznej, moglibyśmy podejmować odpowiedzialnie decyzje w państwie. Moglibyśmy robić to sami albo przez różnych pośredników, czy to przez organizacje pozarządowe, w tym organizacje pracodawców, czy też przez media, czy też, jak tutaj właśnie widać, organy kontroli, żeby być gender political correctness, tak? Gender correctness to jest tutaj pani policjantka i pan policjant. Oczywiście to też wszystko może być zastosowane czy wykorzystywane przez naukę. Nauka będzie potrafiła nowe modele. Janek jako przedstawiciel nauki dlatego odnosi sukcesy, ponieważ ma za sobą gigantyczne zaplecze intelektualne, doświadczenie, naukę, doktorat z socjologii i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że każdy sobie może zrobić taki biznes, on po prostu wie, co robi. Z drugiej strony widzicie państwo to, te organizacje, znaczy te różne silosy państwowe. One ze sobą w ogóle nie chcą komunikować się, nie wiem dlaczego. Ostatnio dowiedziałem się, że kancelaria premiera ustaliła z kancelarią Sejmu sposób, w jaki będą sobie przesyłali projekty ustaw powstające w rządzie na poziomie, który zakłada wspólność stylów w Wordzie. Wiem, że państwu będzie to trudno sobie wyobrazić, ale załóżmy przez chwilę, że jestem samotnie wychowującą, znaczy matką samotnie wychowującą dzieci. I nie mam czasu, ale mam swoje jakieś urządzenie i zasubskrybowałem się tamten RSS-ami. Chciałbym dowiedzieć się, jaka jest aktywność państwa w tej dziedzinie, która mnie interesuje. Co się zmienia w tej sferze, która rzeczywiście mnie boli? Czy dostanę jakąś ulgę, czy był jakiś wyrok, który dotyczy akurat mojej sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Do tego potrzebne jest coś niezwykle trudnego, mianowicie trzeba by było to jakoś wszystko, ten cały stream państwowy skategoryzować, stworzyć jakąś ontologię, jakieś, jakby to powiedzieć, hasztagi państwowe, tak? I teraz te wszystkie dane można by było zacząć agregować, można by było przepuścić to przez ontologię, zapuścić te wszystkie narzędzia, o których koledzy mówili wcześniej, na interfejsie graficznym, kliknąć sobie wasz powiat czy waszą gminę i dostać wszystkie te makro informacje, ale skoncentrowane tylko w tym obszarze geograficznym, który was dotyczy. Nie dostaniecie państwo takiej mapy dzisiaj od państwa, bo prowadziłem taki dialog z kolegami z Geoportalu. Oni mówią tak, my udostępniamy tam 32 różne lejery. Po co wy chcecie to jeszcze rejusować? Po co wy chcecie to zabierać od nas? Przecież macie to dostępne u nas. A ja mówię, ale jak wasze dane połączyć z innymi? Nie dam rady tego zrobić, ja muszę je wszystkie móc przejąć, tak, żeby stworzyć taki system.
Zresztą nie chodzi o to, żebym ja sam mógł taki coś zrobić, tylko żeby dowolna osoba mogła to zrobić i żeby dowolna osoba mogła włączać takie dane do swoich produktów, do swoich działalności organizacji pozarządowych czy biznesowych, jakichkolwiek, tak? Krótko mówiąc, to jest taki model. Są tu problemy, takie jak dane osobowe, takie jak standardy, takie jak web accessibility, czyli działania zmierzające do tego, żeby nie dyskryminować osób ze względu na przykład niepełnosprawność. W 20 minut takiego dużego obrazka się w szczegółach opowiedzieć nie da i możecie być Państwo pewni, że to nie jest pełny obraz tego, co jeszcze można by było tutaj narysować, bo to jest jeszcze Unia Europejska, jak Polska wygląda w świecie i tak dalej. I na tym jednym slajdzie chciałbym zakończyć. Dziękuję.